Bardzo rzadko nagrywam o tym samym temacie dwa razy pod rząd, ale no wygląda na to, że znów konfederacja. Kojarzycie ten materiał, który nagrałem o Sławusiu, że Sławuś gada bzdury, nie zna rynku, bla 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 bla? Ogólnie motywem przewodnim było to, że młodym to się nie chce ruszyć dupy do roboty, a gdyby poszli pracować fizycznie, by pieniądze mieli. Zadziałało dokładnie to samo, z Konfederacją co zawsze, czyli najpierw wszyscy się oburzyli, jest krytyka, Konfederacja siedzi cicho, potem ta krytyka się uspokaja i ktoś z Konfederacji naraz na temat starego tematu zaczyna pyskować. Jako że właściwie jest po temacie, to nikogo to pyskowanie nie obchodzi. Wobec czego Konfederacja bije się w pierwszej, proszę bardzo, zaorała argumentami, wygrała mają rację. I dzisiaj tym kimś jest kubuś kulesza. Kubuś naskrobał sobie takiego tweeta. W wolnych chwilach dorabiam na czarno w lepiej płatnym zawodzie. 10 złotych za metr kwadratowy, więc za taką ścianę będzie ze 150 w kieszeni. Tak trzeba żyć, panie Zandberg. Pana średnio 2700 to wychodzi nie na miesiąc, tylko na tydzień, jak się ze dwa mieszkania obrobi. To jest odniesienie do tweeta Zandberga, który powiedział, że taki zwyczajny malarz to zarabia 2,700 średnio. Wobec tego te bajki konfederacji o tym, że praca fizyczna to od razu jest wstęp do bogactwa, są zwyczajnym kłamstwem wynikającym z niewiedzy, bądź też z powodu zaklinania rzeczywistości. No i tutaj pojawił się Kulesza, cały na biało, pokazujący, że hej he, he widzisz pan Zandberg? Nie, wcale nie, bo widzisz, bo ja. Ja mogę pracować i ja zarobię, i, i kłamiesz, kłamiesz! Zacznijmy od tego, iż zachowanie kuleszy jest całkowicie infantylne, mało tego nielegalne. Jeśli normalny człowiek przyznałby się publicznie do pracy na czarno, groziłyby mu za to konsekwencje z urzędu skarbowego. Ale kulesza jest posłem! Ale moi drodzy, rodzi to następne problemy dla Kuleszy, ponieważ mamy taką ustawę o wykonywaniu mandatu posła i senatora, a w niej mamy rozdział czwarty, a w tym rozdziale czwartym mamy artykuł trzydziesty trzeci, a w tym artykule 33 trzecim mamy podpunkt pierwszy. Poseł lub senator jest obowiązany powiadomić odpowiednio marszałka sejmu lub marszałka senatu o zamiarze podjęcia dodatkowych zajęć z wyjątkiem działalności podlegającej prawu autorskiemu i prawom pokrew. Drugi podpunkt, posłowie i senatorowie nie mogą podejmować dodatkowych zajęć ani otrzymywać darowizn mogących podważyć zaufanie wyborców do wykonywania mandatu. Trzeci. Posłowie i senatorowie nie mogą powoływać się na swój mandat ani posługiwać tytułem posła lub senatora w związku z podjętym dodatkowym zajęciem bądź działalnością gospodarczą prowadzoną na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami. Czwarty. Naruszenie przez posła lub senatora przepisu powoduje odpowiedzialność regulaminową. Fajnie, nie fajnie, ale Konfederacja od dawna czyta przepisy wszystkie i ustawy tylko tak, aby akurat im pasowało, wobec tego ze rozdziwienia. Bardziej mnie dziwi to, że Kulesza swoim zachowaniem i swoim postem pokazał wprost iż to, co właśnie głosi konfederacja, nie ma sensu. Dlaczego? Zajrzyjmy na podstawy tezy. Teza podstawowa: dzieciak jest w stanie utrzymać się i zarabiać bardzo dobrze, gdyby tylko poszedł i został na przykład malarzem. To jest podstawa, o którą w teorii wszystko powinno się opierać. I mamy Kuleszę, Kuleszę, który dorabia sobie przynajmniej tak tworzy narrację. Ja teraz wchodzę w jego narrację, żeby była jasność. Jako malarz pokojowy i mówi, że mu się opłaca bardzo dobrze płacą, a to 2700 to jest właściwie jakieś urojenie Zandberga. Tylko zapomina o jednym. Szybko wspomina, ale zapomina. Pracuje na czarno. Moi drodzy, wśród konfederatów praca na czarno jest przedstawiana jako najwyższe dobro, że to jest coś fajnego, wspaniałego. Nie. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek kryzysu, jeśli chodzi o pracę legalną, jesteś zabezpieczony. Przykładowo masz wypadek w miejscu pracy. Pojawia się inspektor BHP, spisujecie protokół i po jakimś czasie masz stosowne odszkodowanie na koncie. Nie wspominając już nawet, że masz L4 i poprzez właśnie to L4 jesteś w stanie ulec rekonwalescencji, a wypracować ponownie. Dla porównania, jeśli pracujesz na czarno i wystąpił jakikolwiek wypadek w miejscu pracy, ciebie tam nie ma. Nieważne czy poniosłeś obrażenia czy też nie, de jure ciebie tam nie ma i Janusz Prywaciarz będzie stawał na głowie, aby cię stamtąd usunąć. Dlaczego? Ponieważ to on ma problem. Ty masz problem, ponieważ zostałeś ranny. Mało tego, będziesz musiał zapłacić karę. On ma gigantyczny problem, ponieważ nie tylko pójdzie zapłacić karę, ale najprawdopodobniej siedzieć. Wobec tego nikt na ciebie nie patrzy, czy ty potrzebujesz pomocy, czy ty się wykrwawiasz, czy masz złamaną rękę. Nie, po prostu wywalasz i następnego dnia jesteś oczekiwany w robocie. Jak się nie pojawisz, to ci nie zapłacą. Nie dadzą ci także za okres rekonwalescencji, no bo hej, oficjalnie oficjalnie Cię, co nigdy nie było. I tym pięknym sposobem, na przykład załóżmy, jesteś ciężko ranny, nie masz środków do życia, nie masz z czego zrobić opłat, a mało tego czeka cię ciężka rehabilitacja. Warto też dodać kwestię emerytury, ponieważ pracując legalnie, odkładasz pewną część swoich pieniędzy do ZUS-u. Dzięki temu masz wysoką emeryturę. Pracując na czarno, nie odkładasz nic. Samemu też zakładam, że raczej nie odkładasz nic. Wobec tego nie masz z tego nic w przyszłości, nie byłeś zarejestrowany, nie masz historii pracy i właściwie marnujesz czas. Na sam koniec warto też dodać, że dochodzi coś takiego jak pensja. Pensja na czarno, a pensja legalna. Pensja legalna jest mniejsza, dlaczego? No, wiadomo, wszystkie składki, Zusy, Krusy, Srusy, różne inne pierdoły, które dzięki temu, że je płacisz, pozwalają ci korzystać z benefitów. Tymczasem, kulesza przedstawia nam, że satysfakcjonująca dla niego jest dopiero pensja wystawiana na czarno. Czy na podstawie tych informacji, teza konfederacji w całości jest obroniona? No nie. Młody nie może się utrzymać ze zwyczajnej legalnej pensji. Mało tego kulesza, przynajmniej ja to tak odbieram, przedstawia pracę na czarno, czyli łamanie prawa, jako coś pozytywnego. Na zasadzie, patrzcie, łamcie prawo, to będziecie zarabiać tyle, co ja. Przy czym nawet kwestia zarobków przedstawiona przez kuleszę jest nieprawdziwa. Moi drodzy, kulesza przedstawia to 10 zł za metr kwadratowy, tutaj się posługuje cytatem, więc za taką ścianę będzie 150 w kieszeni, tak trzeba żyć. Średnio 2,7 to wychodzi nie na miesiąc, tylko na tydzień, jak się ze dwa mieszkania obrobi. Czy ja dobrze zrozumiałem, że kulesza liczy 1350 za malowanie jednego mieszkania? I czy ja dobrze zrozumiałem 10 zł za metr? Okej, okay, moi drodzy, parę faktów. Jak zaczynasz w jakiejkolwiek robocie, no to jesteś no-name, no-name, który nic nie potrafi, nie ma doświadczenia ani kontaktów. Wobec tego, jedyne, co cię wywyższa od innych, to cena. Na wcześniejszej podstawie zacznijmy od tego, iż nikt przy zdrowych zmysłach nie zatrudni kompletnego świeżaka za 10 zł za metr. 5 zł to i tak jest maks. Po drugie, nie masz kontaktów. Wobec tego bardzo często gęsto sytuacja wygląda tak, iż pomalujesz jakieś tam jedno mieszkanie albo dwa w ciągu miesiąca, no i lipa przez następne dwa miesiące nie ma nic. A potem znów ktoś cię poleci i znów pojawiasz się na malowanie i znów lipa. I taka karuzela kręci się dookoła przez około półtora roku, dwa lata, dopóki nie wyrobisz sobie renomy. A jak zwalisz u kogoś robotę, no to smród ciągnie się za tobą, i wtedy musisz znów co zrobić? No tak, obniżyć ceny. Zatem na początek zarabiasz o wiele mniej. Jeśli nie jesteś w profesjonalnej ekipie, zarabiasz o wiele mniej. Jeśli nie jesteś w dużym mieście, zarabiasz o wiele mniej. Jeśli w przeciwieństwie do kuleszy nie trzaskasz w dwa tygodnie, cztero-pokojowego mieszkania? Tak! Zarabiasz o wiele mniej! A teraz wisienka na torcie. Jeśli w twojej okolicy jest grupa malarzy, która wykonuje swoją robotę taniej, bądź lepiej, bądź jest ich tak dużo, że nie jesteś w stanie się przebić, to nic nie zarabiasz! Ale kulesza tego nie widzi albo nie chce widzieć, ponieważ nie pasuje mu do narracji. Tak samo na pewno nie pasuje mu do narracji efekt skończenia materiału, czyli innymi słowy na danym terenie jest skończona liczba ścian, które w skończonym czasie wymagają malowania. Czyli na pewnym etapie żadna ściana nie będzie wymagała malowania i żaden malarz nie będzie z tego tytułu zarabiał. Dlatego malarze na przykład wykonują też inne czynności. Opiekują się AGD-RTV, składają jakieś tam piecyki gazowe, hydraulika, takie rzeczy. Przynieś, podnieś, podaj, pozamiataj, złote rączki. Na 90% z tego potrzebujecie uprawnienia i papierka, które kosztują i o których Kulesza delikatnie w ogóle nie wspomina. No bo po co? Lepiej tak samo jak jego król z paróweczkami przedstawić wizję świata, gdzie ludzie się bogacą, ponieważ malują ściany po 10 złotych od metra. Tutaj miałem nadmienić, że według mojej opinii Kulesza jest głupi, ale tak teraz się zastanawiam, że kto jest bardziej głupszy? Człowiek, który wygaduje takie pierdoły? Czy ludzie, którzy klaszczą mu jeszcze i go popierają? Ponieważ wiecie, mamy w społeczeństwie pewną dozę ignorancji oraz braku wiedzy. Ale moi drodzy, jak wysokie muszą być poziomy tych obu, aby uwierzyć, że gość, który przyznaje się publicznie do łamania prawa, ma rację w sprawie tego, że gdyby młodzi poszli malować wszyscy ściany, to by nie było bezrobocia? I by każdy magicznie kokosy zarabiał. Już nawet na tym etapie całkowicie ignoruję koncept relokacji kapitału, że kapitał jest skończony, jest tylko i wyłącznie relokowany. Wniosek jest jeden. Trzeba być albo Januszem, albo kucem, który bezrefleksyjnie łyka wszystko, co konfiarze podsuną mu pod ry. Bo każdy inny na świecie zdaje sobie sprawę, że jest on nieco bardziej skomplikowany niż kolorowanki dla dzieci. A takim właśnie kolorowankowym światem konfederaci mamią. Z miejsca dziękuję moim dwóm wspaniałym patronom, czyli Przemkowi oraz Anonimowej. Jeśli ktoś chciałby dołączyć do tego wspaniałego grona, zapraszam jak najbardziej. A tymczasem się z Wami żegnam oraz zapraszam do innych materiałów i komentarzy, ponieważ one jak zwykle były, są i będą Wasze.